masz lat. Zdrowie na 12. Budowie. Ja pierdzielę. Nagrywam fajne filmiki z Minecrafta. Tak, o, podeś mi proszę. Z najlepszym wymiana zdania, jaką życie przeprowadziłem. Wiem, co możemy obejrzeć. Wiem już, co będziemy robić dziś. Oświeciło mnie, że dzisiaj wleciało mniej więcej, na którym gościnnie wystąpiłem. Po prostu gościnnie się pojawiłem na kanale Mniej Więcej, razem z Łatwogangiem. Byliśmy zaproszeni z zewnątrz do tej zabawy. Tak to było Yomao Industries i oczywiście potężny Ignacy. Także mała gościnka, całkiem chyba śmieszna do oglądania. Widziałem fragmenty, bo nagrywało się to mega śmiesznie, co nie? Tak. Bolał mnie po tym brzuch. Ktoś nawet, czytałem komentarze i ktoś pisał w komentarzach, że chyba ustawione, bo jest cięcie zanim gryziemy. Nie jest ustawione, ale to zaraz zobaczycie. Ja wam będę mówił kontekst rzeczy różnych. Witam w gorących pośladkach. Piekielnym teleturnieju, gdzie czwórka dzielnych uczestników będzie robić wszystko, aby uniknąć ognistego żaru. Będą musieli wykazać się oni kulinarną wiedzą, żeby nie, absolutnie nie było ustawione. W finale skazać przegranego na karę ostateczną. Poznajmy naszych uczestników. Piotr. Siemka. Jestem Piotrek. Skąd przyjechałeś? Z Gorzowa Wielkopolskiego. Witam, jestem Andzio. Przyjechałem dzisiaj z Warszawy, do Warszawy. Dziękujemy, Dominik. Dzień dobry, Dominik. Również z Warszawy, do Warszawy. Nie jadłem dzisiaj śniadanka, więc będzie źle. I Filip. Dzień dobry. Mogę iść? Nie, nie możesz, Filipie. Przyszedłeś tu na własne życzenie. Moi drodzy, już wam przedstawiam, co będzie się robić w dzisiejszym odcinku. Po pierwsze, będzie was bolało. A dlaczego was będzie bolało? To dlatego, że przygotowaliśmy dla was ostrego kurczaka. Jeżeli myślicie, że ten będzie ostry, to jesteście w błędzie, bo też w kolejnych rundach będzie jeszcze ostrzejsze. Na początku tak. Jak, słuchajcie, ja byłem tak głodny, jak to się zaczęło, że ja podżerałem bardzo dużo po drodze. Ale to zaraz powiem, bo tutaj jest dużo takiego ciekawego kontekstu, no nie? Pójdziemy do kolejnych rund. Zacznijmy może od przedstawienia zasad w pierwszej. Mamy w niej ziemniaka, który będzie gorący. Uczestnik trzymający gorącego ziemniaka dostaje pytanie. W przypadku poprawnej odpowiedzi przekazuje go dalej. Jak się pomyli, musi najpierw zjeść ostrego kurczaka, aby przekazać ziemniaka kolejnej osobie. Runda dobiega końca w momencie, kiedy gorący ziemniak wybuchnie, a osoba go trzyma. Ignacy w ogóle bardzo pasuje do prowadzącego, co nie? To widziałem też, że w komentarzach ludzie go chwalą, że idealnie jest dobrany do takiej roli. Odpada z programu. Czy wszystko jest jasne? Czy są jakieś pytania? Nie, dziękuję. Super. Poproszę o timer, Hubercie. Powietrze cały czas drapie coraz mocniej. Cały czas jest coraz mocniej. Ale autentycznie, przez to, że oni tam lali te sosy i na początku przygotowali talerze na wszystkie rundy, to powietrze w pewnym momencie zaczęło drażnić. Dosłownie tak lekko, oczy szczypały, jakiś taki nieprzyjemny zapach dolatywał do nozdrzy. No, w gardle czuję, nie? Na czas jak Hubert zaszywa gorącego ziemniaka, mogę przedstawić wam sos, który dzisiaj będziecie jedli na waszych kurczakach. Jest to sos Valentina. Ile ma SH-u? Nie wiem, pewnie dużo, ale będą jeszcze lepsze. Gotowi? Uwaga. Dobra, Filip łap. Dobra, ale ty... Pytanie numer jeden. Przepisy. Jaka jest recepta na ciasto w Minecraft? Cukier, mleko, jajko. Źle. 3 mleka, 2 cukry, 3 pszenice, 1 jajko. Proszę, jest kurczaka. No nie, leci się czas. To może być git, nie? Dawaj, zjadaj. Pierwszy poziom, to ten sos ostry, to był tak naprawdę dodatek do smaku. Powiem tak, nie był jakiś wybitnie dobry, ale trochę jakbyście po prostu sobie podjadali kurczaka, więc przy pierwszym poziomie zacząłem po prostu intensywnie podjadać. Nie możesz oddać ziemniaka do... Między rundami. Chcesz przegrać, co jest w ogóle? To... No specjalnie przedłuża, żeby wybuchło na nas. No jedz to, chłopie! Dobra, połknął. Dobra, dawaj, może do Piotrka przekazać dalej. Każdy ma swoją, gdzieś tam, wiadomo, indywidualnie reaguje na ostre, niektórzy dużo mniej reagują, ale to, co było na pierwszej rundzie, to bym powiedział takie, że każdy z nas by tutaj, inaczej, 90% z nas by zjadła i się nie specjalnie przejmowała tym smakiem. Yoshi mówił, że on bardzo źle znosi ostre. Pisy, jak nazywa się amerykańska tak, kawka kamerę, z masą nie? orzechowym i dżemem? Peanut butter jelly. Bardzo dobrze. Mandziu, pytanie do ciebie, jak nazywają się włoskie lody? No proszę. Tako Hemingway gelato. To jest łatwe. Mogę to samo pytanie? Mogę to samo chciałem pytanie? Zjeść. Dobra, połykaj to, człowieku. Dobrze. Dominik, gdybyś był prowadzącym na kanale 5 sposobów na, w jaki sposób mówiłbyś na chipsy? W jaki sposób? I tutaj mocny problem. Ja nigdy specjalnie nie obejrzałem więcej niż może 3 rzeczy na kanale 5 sposobów na. I to on stream jakoś z wami przy okazji czegoś. Tak, ja ich nigdy specjalnie nie śledziłem. Więc stąd trochę nie wiem, co mówić. Mówiłbyś na chipsy. Nie wiem! Ciperki, jeszcze raz. A te lody? Oj, to był moment szybkiej kalkulacji, że to nie jest wcale takie ostre. Trzeba podjadać. Po prostu to chyba gelato było, co nie? Tak, no. Tak. Nie, to jest jeszcze lajcik. No. Ej, uszy mi się topią. Fifi, jedzenie to życie. Jaka potrawa dawałaś super siłę papajowi? Szpinak. Bardzo dobrze, przekazuj dalej.
kremówka. Piotr, kategoria przepisy. Co otrzymamy mieszając czarną porzeczkę z czarnym bzem w grze Terraria? Nie wiem. Smoothie ciemności, wiesz, dalej. Poczekaj, nie możesz, dopóki... Nie, dobra, okej. Okay. Mandzio, kategoria historia. W jakim kraju wynaleziono pizzę hawajską? W Kapajach. Nie, w Kanadzie, a... Pierwsza odpowiedź była zła, jesz. No. Kanada, tak, to jest poprawna odpowiedź. No trzymaj to jeszcze, puknij. O, Dominik, będzie śmieszne pytanie. Kategoria, książka kulinarna, nie mam pojęcia czemu. Beszamel, majonez, sos holenderski. Który z nich nie zawiera jajek? Beszamel. Bardzo dobrze. Ale to jest pytanie, na które akurat można się zastanowić na spokojnie. Co byście zrobili, żeby osiągnąć dany sos? I tutaj naprawdę można sobie rozłożyć w głowie te przepisy i odpowiedzieć, więc tutaj easy. Ale to był moment, gdzie już mój wzrok szedł na kurczaki. Jak oni się zajmą kimś innym, to ja podjadam kurczaka. Byłem głodny. Fifi, pytanie, piosenka. Jak o, biorę. Wydana piosenka przez zespół pod tytułem Mniej Więcej? O, już jem. Nieważne, czy trafię, czy nie trafię, i tak jem. Ja im w pewnym momencie sprzątnąłem większość talerza, no nie? I musieli takie okruszki brać. Żabka versus Biedronka. Bardzo dobrze. Idziemy dalej. Know-how. Jakie warzywo noszone na głowie powoduje, że endermany cię nie widzą w grze Minecraft? Dynia. Bardzo dobrze. Następne pytanie. Kuchnia świata. Co to jest bruszczetta? Jest to pieczywo z pomidorkami. Jest to grillowane pieczywko, pieczone pieczywko z pomidorkami na górze i z bazylią. Bardzo dobrze. Dominik, kategoria plotki. Co jadł SKKF w filmie na kanale Sykykyfy pod tytułem SKKF? KF Camembert. Camemberta? Tak, bardzo dobrze. Serio? Fifi, kategoria owoce. Czy brzoskwinia i nektarynka to ten sam owoc? Nie. Bardzo dobrze. Biuro. I cały czas jem, cały czas. Jaki ja tam siedziałem głodny. No cały czas między, nieważne, jest wszystko dobrze i tak cały czas widać, jak jem, jak inni odpowiadają. Za głodny na plan przyjechałem. Cebulą w sławnym chili Kevina z The Office. Nie wiem. Podsmażyć na patelni. Non stop. W jaki dzień roku je się najwięcej rogali święto Marcińskich. O Boże. Czwartek? Nie, 11 listopada. Ale to może być poprawna odpowiedź. Być może któregoś roku byłoby poprawna. Nie sprecyzowałeś którego. Dominik, jeśli coś jest łatwe, to jest to bułka z... masłem. Bardzo dobrze. Ja pierdolę. Łatwo gadam. Naczynia. Czym jest wok? Wok to jest chińska taka patelnia. Bardzo dobrze. Kategoria upadki. Jaka potrawa wylądowała na dachu 308 Negaro Arroyo Lane w serialu Breaking Bad? Pizza. Bardzo dobrze. Legendarna scena swoją drogą. Czego posiada Willy Wonka? Czekolady. Bardzo dobrze. Multiversum. W jakim uniwersum znajdziemy restaurację Clucking Bell? Nie wiem. GTA. Jakie łatwe. Ty, powiedziałbym Farwella. I największy kawałek dla mnie. Jaką robi się na drugi dzień z rosołu? Pomidorową. Bardzo dobrze. Ale oni tak ładne studio do tego przygotowali. To jak się zobaczy, jak to wygląda, kurczę, w finalnej wersji, to aż mnie to dumą napawa, jak się ładnie postarali, żeby to było dobrze nagrane. W Paprykarzu Szczecińskim oprócz mięsa z ryb znajdziemy kaszę gryczaną czy jaglaną? Jaglaną. Niestety nie, gryczaną. Kategoria Polska górą. Gotowy? Wymień trzy składniki panierki kotleta schabowego. Mąka, jajko, bułka, tarta. Bardzo dobrze. Kategoria pudełko. Co umieścisz w koklice? Koka? Jestem prezent. Kokilce, przepraszam. Kokilce. Nie mam pojęcia, co to jest. Nie to że. Już też wiem. No dobrze. Kategoria kuchnia świata. Wymień włoskie danie z makaronem, w którym nie znajdziemy pomidorów. Aglio olio. Bardzo dobrze. Książka kulinarna. Ile punktów głodu leczy upieczony stek w Minecrafcie? 3,5. 8. On próbował zagrać to tak pewnie, żeby Ignacy się nie skapnął. To jest cudowne. Książka kulinarna. Ile punktów głodu leczy upieczony stek w Minecrafcie? 3,5. 8. Jest w ogóle tak sympatycznym chłopakiem. Łatwo gang w sensie. Tak, wesoły, fajny ziomek. Trzeba mu oddać. Jest taki jak na filmach, prywatnie zupełnie. My to już takie zgaszone życiem stare dziady, no nie? Które siedzą i narzekają tylko. On jest sobą. On jest 2,4 na 7. Sobą. 8. Myślałem, że tak precyzyjnie odpowiadam jednak. Tak, tak. Dobrze. Mandzia, kategoria historia. Ile jest Polski sezonów Hell's Kitchen? 7. Niepoprawna, 8. Będzie więcej do oglądania. Pytanie kategorii z kategorii historia. Jaką pizzę wyrzucił Mandzio Ignacemu w wielkim rankingu pizz mrożonych? To jest historia? Dobra, tak, no to jest. Była historia. Była to oczywiście pizza Giuseppe. No tak, stary, jak mógłbyś tego nie wiedzieć. Kategoria kto to? Kto pełni rolę kuchni w grze Monster Hunter World? Kotki. Bardzo dobrze.
Kategoria babcia. Jakiego? Ciekawostka, bo to może sprawiać wrażenie, że jest ustawione, no bo my tu mamy jakiś stoper i tak dalej, no nie? Czego wiadomo, że na żywo tego stoperka nie było widać, dzięki jeszcze raz Karol Śmieszek. Ale oni dosłownie zaszyli zegar w tej zabawce, w sensie rozpruli ją wzdłuż szwu, włożyli do środka budzik, który zrobi hałas, nakręcili go nam, my nie wiedzieliśmy ile, i zaszyli to z powrotem i dopiero nam dali. Więc to 100% serio działało. Kształtu są różnokolorowe galaretki pokryte cukrem, często spotykane na imieninach. Czerwone. Nie wiem, jakie było kształtu, pytanie. Przepraszam. Dobra, ja powiedziałem źle. Mogę... No już zjadłeś to trudno. Mandziu, dziękujemy ci za twój udział w teleturnieju. Sprawdźmy jeszcze na listę wyników. Z miejscem pierwszym zakończył Yoshi, mający 7 punktów. Z miejscem drugim będzie Avizo. Dlaczego? Dlatego, że jego nick zaczyna się na A. Ma tyle samo punktów, co łatwo gang. Zatem no w tej kolejności rozpoczniemy rundę drugą. Witamy was wszystkich w rundzie drugiej naszego cudownego teleturnieju. Gorące pośladki. Panowie, jak się czujecie? Nie. No, bywało lepiej. Okej. Okay. Nie, no jest okej, okay, jest okej, okay, jest okej. Okay. Cieszę się niezmiernie, bo teraz mamy dla was ostrzejsze kurczaki. Czuć. Runda druga nazywa się Najostrzejsze ogniwo. Zadaniem uczestników zaraz wam coś powiem. Trzy poprawne odpowiedzi po kolei. Za pomyłkę licznik spada do zera. Nie no, jakość produkcji niesamowita. No mniej więcej to jest w ogóle tak fajnie robione obecnie, że słuchajcie, nie ma co, no. Ja sobie obejrzałem całe ich studio. W ogóle zaprosili mnie jeszcze na jeden odcinek, którego z tego co widzę jeszcze nie wrzucili. Ja nie wystąpiłem, bo nie miałem czasu, ale powiedzieli mi łatwo, że jak chcemy zostać na jeszcze jeden, to śmiało, jest dla nas miejsce. My się musieliśmy co prawda obaj zwijać, ale to jak to technicznie wygląda, no to jest mega dopracowanko. Fajnie w to inwestują, naprawdę. I muszą zjeść kurczaka o drugim stopniu ostrości. Runda kończy się w momencie, kiedy dwójka uczestników posiada trzy poprawne odpowiedzi z rzędu, tym samym kwalifikując się do wielkiego finału. Grę rozpoczyna uczestnik o najwyższym wyniku z rundy pierwszej. Nie możemy jednak zaczynać, bo nie przedstawiłem drugiego sosu. Mianowicie jest to dzisiaj iguana. I uwaga, ten sos jest naprawdę pyszny. To było trochę ostre. Ilość, którą my jedliśmy, sprawiała, że potem się już kręciło trochę w głowie na koniec rundy. I on już robił robotę, ale było naprawdę dobre. Jakbym chciał sobie kupić jakiś ostry sosik, to pewnie bym sięgnął po ten. Radioactive. Mam nadzieję, że wam się podoba. Będzie wam pewnie świeciło pięknie w brzuszkach, bądź też później. A to wszyscy mówili, że to jest dobre, autentycznie. Każdemu smakowało. Kategoria przepisy. Jaka jest różnica pomiędzy lodami a sorbetem? Lody są mleczne, sorbet jest na bazie wody. Powiedzmy, że ci uznam, bo powinno być sorbet jest tylko z owoców, ale załóżmy, że... Dlatego oczywiście mieliśmy masę na kurczaku, nawet widać, że jest taki pozaczerwieniany stąd, z tej odległości, więc tego musiało być naprawdę dużo. Ale to jest kolejna runda, w której podjadałem jak szalony, bo to po prostu było dobre. Książka kulinarna. Jakie warzywo jest podstawowym składnikiem guacamole? Awokado. Bardzo dobrze. Piotr, historia. Kto był prowadzącym kanału Minecraft X Club? Ej, dobra, kurwa. W sensie, ja pierdolę, on dostał guacamole i kurwa sorbet, w sensie, dało się łatwiejsze pytanie dać. Z czego jest kurwa guacamole? W sensie, sorry, poniosłem, nie, to jest prowadzący Minecraft X Club, tak? Tak, był, był. Marcin. Nie, ale byłeś okay. Blisko też na my. Michał. No to, no dobra, to zjem. Czyli mam zjeść cały... Tak, masz całego i masz 0 punktów. Był to Michał zwany też Multi Gameplay Guy. Naprawdę? Tak, dokładnie. Kurde, Marcin. Dobra, spróbujmy. Co, Piotr, gdzie jest luz? Ja generalnie nie lubię ostrego, to już chłopaku mówiłem. Mhm. Nikt nie lubi. On był dobry. I to jest chyba lepsze. Bardzo mnie to cieszy, będziecie mogli zjeść. Mi to smakuje na razie, chociaż trochę zaczyna piec. Tak, on jest ostry, ale to po prostu jest smaczne z tym sosem. Przejście uderzają potem, co nie? Dopiero my nie możemy popijać, zakazali nam popijać w trakcie, tylko w przerwach może pić, więc pośpieszył się panowie. Oczywiście, Fifi. Polskie tradycje. Co według testowirona nie było dla Polaka? Dużo rzeczy tam było. Pomarańcza. Otóż to, o pomarańcze mi chodziło. Jakby powiedział Rowli. Kategoria Ty kochany Greku. Jaki jest główny warzywny składnik sosu tzatziki? Ogórek? Bardzo dobrze. Kategoria miary. Ile iPhone'ów XR miała foremka Dane? Ej, kurwa, naprawdę, że w jakieś cięższe, kurwa. W sensie wiedziałem wszystkie 4 oprócz swoich 2. W sensie coś kojarzę sytuację. To nie było 2,5, tak? Może. No ja odpowiadam 2,5. Bardzo dobrze. Jak coś to nie było ustawione. Ignacy dosłownie miał przytasowane pytania i po kolei odpalał, no nie? Więc łatwo cały czas spadał na najgorsze. Dwa i trochę długości. Jest szansa, Fifi, że zdobędziesz swój trzeci punkt. Jest szansa? Jest szansa. A mogę zastanawiam się, czy da ci trochę trudniejsze pytanie. Jest szansa wyrywać szympansa, dawaj. O! O! Kategoria historia. O nie. Mogę je powiedzieć po polsku lub po angielsku, jak wolisz sobie? Po polsku. Dwa numery 9. Numer 9 powiększony, numer 6, numer 7, dwa numery 45, dobrze. Jeden z serem i duży napój. No pasuje, pasuje to. Co jest nie tak
z tym zamówieniem. Może po angielsku byłoby ci prościej, niestety już za późno. No nie, no ale skąd miałem wiedzieć? No ja też nie wiedziałem tego. Później po dziewiątkach była szóstka. Blisko, bo było związane z szóstką. Przypominam, on nie widział tego napisu, więc to zostało odczytane. My już tak wszyscy na luzie, a trzeba będzie powiedzieć, jaka to jest gra, co nie? Ale kompletnie luźne pytanie, najłatwiejsze pytanie, a tutaj coś takiego wyskakuje. Ale w szóstce brakowało ekstra dipu. Dobra, zalicz mu, no tak blisko, to było trudne. No było trudne, oczywiście, że tak, ale nie chciałem, żeby ktoś tu wygrał. Jeszcze idziemy dalej, będziecie się dobrze bawili. A o co chodziło w ogóle? To jest zamówienie Big Smoke'a z GTA. O, dobra. Środa i niedziela. Zdrowie na budowie. Ja pierdziele, nagrywam fajne filmiki z Minecraftem. Tak, o, podeślij, proszę. Dominik, czy jesteś gotowy? Tak. O, dobra. Ja nigdy nie grałem. Ile masz lat? Zdrowie na budowie. Ja pierdziele, nagrywam fajne filmiki z Minecraftem. Tak, o, podeślij, proszę. Z najlepsza wymiana zdania, jaką w życiu przeprowadziłem. Kategoria frytki czy Velox to odmiana? Co? Velox to odmiana. Pokemon jakiś? Nie, ziemniaka. Piotrek. Panowie, jak to jest być na końcu w tym momencie? Jak się czujecie, będąc najgorszymi? Kategoria grunt. Czy orzechy włoskie rosną w ziemi? I to jest właśnie ciężkie pytanie, co nie? Bo jest paradoks tego, bo... Możesz powiedzieć tak lub nie. Bo mam wizję takiego orzecha włoskiego, który jest wcześniej zielony. Jest z powietrza, co nie? No. Ale również mam wizję orzecha, który jest z ziemi, jakby wiesz, co chodzi. Wiem, wiem. I to jest problem, w sensie... I brudne przychodzą, nie? Brudne, no zawsze są brudne w ziemi. Ciekawe, kto je myje. Czy ktoś dla jaje bruci, żeby... No nie wiadomo. Dobra, ja bym powiedział, że kurde, jak on miałby rosnąć w ziemi? Po chuj. Dobra, on jest z ziemi. Nie. Kurde, no wiedziałem! Wiedziałem, że są takie zielone, jakie to jest pojebane. Smacznego ci życzę. Ja do niego takiej sympatii nabrałem, no nie? Do tego młodego człowieka, słuchajcie, obok mnie. Tak zabawny gość. W sensie już w sabotażyście zrobił dobre wrażenie, ale jak zobaczyłem, że on na żywo jest dokładnie taki sam jak przed kamerą i niczego nie udaje przed nikim, on po prostu jest takim radosnym typem, to tak mi się zaczęło... Tak mi się ciepło aż na serduszku zrobiło, co nie? Że to nie jest jakaś rola, że on po prostu jest taki naturalnie. No ty mi tak powiedziałeś. Ale ty... Bo ty powiedziałeś, że one są brudne, kurwa. Ale no wiesz, no ja sam bym tak powiedział. Jak panowie wasz wynik A. Wszyscy macie po zero. Świetnie. Fifi. Następne pytanie do ciebie. Kuchnie świata. Czym jest quesadilla? Quesadilla? Quesadilla się zawija. No co? To jest twoja odpowiedź? Nie, niech on przegra teraz. Nie, to jest przegrana już. Nie. Czekaj, która to była quesadilla? Quesadilla to było... W którym zaczęło uderzać. To jest moment, w którym zaczęło uderzać. Opóźniony zapłon ostrych sosów zaczął działać, moi drodzy. I zacząłem żałować, że podjadałem cały czas. Ten... A, quesadilla. Nie, no zobaczcie, co on pokazuje. To, że był placek, tak, na dole. Później jest na przykład już jest cierpienie, już jest cierpienie. Później placek, zapiekasz to jakby i se przekrajasz, że masz trójkąty. Dobrze, jest to meksykańska tortilla z serem sklejona. Tak, dokładnie. Dominik, kategoria PDK. Nie mam pojęcia, co to znaczy. Pozdro dla kumatych. Słucham? Pozdro dla kumatych. Pozdro dla kumatych. To, że ty tego nie wiedziałeś, to jest najlepszym mem tego. Zaraz, zobaczymy, czy będziesz to wiedział. Jak Husiek nazywał kolę, którą pił? Ja wiem. Nie oglądałem go nigdy, może kolka? Nie. Czarna woda. Bardzo dobrze. Ale Dominik, masz niepoprawnie. Piotrek, kategoria ciekawostka. Z jakiej części drzewa pozyskuje się cynamon? Ej, mi się też, że jesteś głupi, czekajcie. No, laska... kurwa, skory. Bardzo dobrze. Dokładnie. Coś tam wiem. Kategoria kuchnia świata. Jak nazywa się tradycyjna japońska zupa miso? Siedzi na stole misa. Czekaj. Miso, jak się nazywa? No miso się nazywa. Bardzo dobra odpowiedź, tak. Dominik, co sprzedawał food truck bohaterów filmu Szef? Burgery? Kubanos sprzedawali, nie mam pojęcia. O, dobre są. Okej, dobrze. Uwielbiam. Piotrze, kategoria dziura. O, ale są już takie odsapnięcia, no nie, już wypala. To jest dobry sos, ale jak sobie kupicie kiedyś taki sos, to nie dawajcie za dużo. Trzeba tak wyczuć ile, bo on jest naprawdę pyszny, ale kurde, żebyście nie mieli potem problemów z brzuchem, no nie, ja miałem straszne. Ale to nie od tego, to nie od tego, to wam zaraz powiem. Ile dziurek posiada kokos? 3. Bardzo dobrze. Kategoria procenty. O. Jak nazywa się japońska wódka? Nie wykrzywia. Jezu, na końcu języka to mam. Sake. Bardzo dobrze. O nie, jestem w finale. Nie, bo jeszcze musiałbym ja teraz wygrać. Możesz go uwalić. Mogę cię uwalić, mogę przedłużyć, żebyś odpadł specjalnie. Uwal mnie, uwal mnie. Dobrze. A nie, bo ty do bomby nie lubisz. Dominik, kategoria film. Czym oprócz filmu jest Ratatouille? Potrawą. Bardzo dobrze. Piotr, masz szansę na wejście do finału. Czy jesteś gotowy? Tak jest. Zrobiło. Dobrze. Kuchnia świata. Jak nazywa się włoski makaron w kokardki?
Ja wiem. O kur... nie wiem. Chyba. To się mam jedno w głowie, a to jest... czy to jest penę? Nie, kur... odwołuję! Mogę odwołać jeszcze? Odwołać, bo penę to są takie rurki. A w kokardki... to są... kokardki. Niestety, nie tracisz punkty. Farfale, proszę zjadaj. O, jeszcze muszę jeść. Ja... Yoshi, zostajesz. Że każdy ma do niego taki żal, że nas nie wypuszczą, co nie? Że każdy już chce odpaść na tym etapie. Oni, Yoshi, u ciebie. Jaki makaron wygląda jak ryż? Makaron ryżowy? Nie. Orzo. O, co? I masz zero. Jakie wściekłe miny ma każdy, że nie odpadnie. Każdy chciał wyjść na tym etapie, przysięgam. Bo oni nam dosłownie odmawiali dawania mleka w innym momencie niż między rundami. Myślałem, że to tylko restauracja taka w Warszawie. Dominik, przepisy. Jak powstaje Dubious Food w Legends of Zelda Tears of Kingdom? Jak zmieszasz złe składniki ze sobą. Bardzo dobra odpowiedź. Bardzo dobra odpowiedź. Piotr, nagrało kategoria się. Kolory. Jakiego koloru są niedojrzałe banany? Wiesz co, to jest ciężkie pytanie. Nie no, wiadomo, zielone. Bardzo dobrze. Kategoria kuchnie świata. Z jakiego kraju pochodzi paella? Paella, przepraszam. Co kurwa? A powiesz mi, co to jest? Tak, to jest taka duża dania podawana na takiej dużej patelni, nie znał. Do której jest podawane bardzo dużo różnych rzeczy. Ile sosu zjedliśmy? Po łokci siedzę w sosie. Dużo, wiesz co, ale to wszystko co złe, to się będzie dopiero działo z tym sosem. Często związane też z owocami morza. Ryż, kurczak, owoce morza, zarąbiste to jest, stary. Afryki. Nie. Ale już spoceni jesteśmy, no, widać. Hiszpanii. Minus 7. O nie. Dominik, kategoria piosenka. Mogę ją zaśpiewać lub przeczytać. Ja chcę, żebyś zaśpiewał bardzo. Dobrze. Jak smaczna była tytułowa jedyneczka w piosence? Jedyneczka, jedyneczka. Smaczna jak co? O, jak gówno. Musisz mieć powyżej 30 lat, żeby znać odpowiedź na to pytanie. Mam 29. Blisko. Tam nie był jakiś dzień tygodnia w ogóle zrzucony? Szósty dzień tygodnia był tylko, no. Nie wiem, nie. Ej, zapomniałem, to przysięgam, no jak lata temu bym wiedział, nie wiem dlaczego to zapomniałem. Jedyneczka była smaczna jak malinowy krem. Boże, wiedziałem to, Jezu! Piotr, kategoria ryby, z jakiego kraju pochodzi sushi? Ja uważam, że... Najgorzej, jak jest takie proste pytanie i dałptujesz swoje wszystkie instynkty, mimo że bardzo dobrze wiesz, że to Japonia. Japonia. Bardzo dobrze uważasz, otrzymujesz punkt. Fifi. Kategoria przystawka. Kto wita się mówiąc się, Napolinka, dziękuję pięknie. Państwo. Dzięki, dzięki. Państwo, bardzo dobra odpowiedź. Dominik, kategoria historia. Jaka była poprawna odpowiedź na pierwsze pytanie w tym materiale? Kto je miał? On miał o ciasto, tylko on źle powiedział. To pamiętam. Nie, to było jakieś banalne. Tak, już cierpimy. O kurczę, z Minecrafta. A! Tak, ja to nie wiedziałem. Już wiekało. A to zła odpowiedź? Zła, ale tam było, oni naprawdę tego sosu strasznie dużo lali na tego kurczaka, no nie? To nie jest przekłamana reakcja w żaden sposób. Tu już było nieprzyjemnie. Poprawna. I moja była o... W głowie się zaczynało nam kręcić, no, dosłownie. No nie wiem. Chyba musisz to zjeść jednak. Wezmę, poświęcę się, take one for the team, no nie? O, to ale taki spory, zostaje. To ja biorę następnego wtedy, dużego. Prawidłowa odpowiedź to, jak nazywa się amerykańska kanapka z masłem orzechowym i dżemem? Peanut butter and jelly. Bardzo dobrze, łatwo. Kategoria pszczoły. Po ilu latach psuje się miód? Można pomylić się o 25 lat. Proszę państwa, jeżeli miód jest z dobrej pasieki, to się nie psuje. Bardzo dobra odpowiedź. Zagwarantowałeś sobie, czy to jeszcze miejsce w finale? Nie wiem. Fifi, trochę mi ciebie szkoda. Kategoria być jak szef. Sous vide to metoda gotowania w czym? W kuchni. Też poniekąd dobrze, ale odpowiedź poprawna to w wodzie. No pewnie ale... byś się jej teraz napił. Proszę, kurczę. Ale to była szczera reakcja wściekłości, że nie przeszedł do finału w tym momencie i że dalej musimy grać. W kuchni. Moja mina, jak po prostu, jak umiera we mnie nadzieja, że odpadnę. Też poniekąd dobrze, ale odpowiedź poprawna to w wodzie. No pewnie byś się jej teraz napił. Proszę, masz kurczaka. Możesz mały. O, ten zakres. Ale się kręci w głowie. Mały, ale wariat. Czemu pestki tam są w tym sosie? I trafiają zawsze na mnie. Panowie, no jest 003. Kurde, no już byśmy dawno to skończyli, no. Kategoria piosenka. Na żywo to trwało, pamiętajcie, że to jest zmontowane. Na żywo to my się już tam dusiliśmy z 15 minut z tym. Jaką pizzę każdy zje w utworze Mój Przyjaciel Grubas? Jeden. Bo były dwie wersje. No z Gimperem to śpiewaliście. Każdy ją zje. Ode mnie, mój przyjacielu, obróciłeś się. Na grubym cieście?
Nie wiem. Pepperoni. Stary, tyle opcji było. Stary, na grubym cieście, kurwa. Nie, proszę, skończmy tą rundę już. Kurwa. Pizza na grubym cieście, każdy ją się tego. To było, jakbym chciał, jakby trzeba było powiedzieć. Przepraszam ciebie, Gimper. Gimper. A to bym z pamięci polecał. Dobra, łatwo. Gotowy? No. Kategoria jedzenie to życie. Wymień jedną postać, która otrzymała skórkę w ramach serii Mistrzowie Kulinarni w grze League of Legends. Kurde, ja w ogóle nie grałem w LoL'a. Ja też nie. Ale znam jakieś losowe. Może Mundo. Morgana? Nie. No i chuj. Była Morgana, tak. Była ja pytam tego największego, już mam wyjebane. No szkoda mi was, ale pytanie mi się też kończy. To dwa, do dwóch, proszę. O jak tego do dwóch, jak przepierdam, kurwa. Wszyscy przepierdalacie. Ale jestem ostatni. Dobra, kleisz tam, ja też miałem trzy. Dobra, gracie od teraz do dwóch, bo się kończą kurczaki, z tego tylko powodu. Fifi. Kategoria historia. Jak nazywa się pierwszy... No dosłownie, to już jakieś resztki zostały, a my tak już nie chcieliśmy tego jeść. Pierwszy publiczny odcinek na kanale mniej więcej. Wydaje mi się, że... Czekaj. Podpowiem ci, jest to w tym pokoju. Energetyki... Bardzo dobrze, jeden punkt. Kategoria, co trzeba? Dominik. Jaki fart? Wymień jedno danie, które możesz przygotować w Sims 4 bez posiadania żadnych umiejętności w gotowaniu. Tort urodzinowy. Nie. Jak to nie? Tosty, sałatka ogrodowa, jajka i kanapkę. Tyle. Żadne z tego, zapraszam po kurczaczkę. Łatwo, kategoria przepisy. Z czego robi się piwo? Wymień dwa składniki. Chmiel. No. No i woda. Bardzo dobbze, po punkcie. Fifi, masz szansę. Jaka ulga, że zaliczył ktoś pytanie. Jak widać, jak od razu wszystkim twarze dwóm pozostałym są tak, o mój Boże, tak, dobrze, jest szansa na koniec. Miejsce finale. Dobra, wygrajmy to już, proszę. Konflikty zbrojne. Z jaką firmą beef miał Piotr Ogiński w sprawie Tatara? Sądołów. Czy to jest twoja poprawna odpowiedź? No zalicz, to jest dobre. No dobrze, no. Sokołów, tak, nie, bardzo dobrze. Nie, że jakoś się czepia. Kurczę, ja bym nie zaliczył. Czy ty wiedziałeś? No wiedział, no. To żal, tak? Bo ja jestem trochę mały inteligentny. Na metapoziomie stary on to rozegrał. Kategoria, książka kulinarna. Tak. Co to jest hummus? No to jest pasta, którą się robi z, Boże, jest parę różnych składników. Ja, ale już mi się kręci w głowie, stary, to jest najgorsze. Tam była, ja się tam próbuję podpowiadać. Na pewno soczewica. Mogła być tahini pasta, oliwa dodawałeś, ciecierzyca. Tak, ciecierzyca. Ale ja wymieniłem taki dobry hummus, możesz stary dodać też paprykę, na przykład ty masz... Dostajesz nawet punkt. Piotrek, jest szansa, że panowie możesz... Panowie, odpadają, proszę. Możesz zakończyć tę konkurencję. Proszę, takie łatwe mi, takie... Co to jest guacamole? Czekolada. O. Czy biała czekolada ma w sobie czekoladę? Nie. Bardzo dobrze, bo biała czekolada to wyrób otrzymywany poprzez połączenie tłuszczu, mleka i cukru. Dominik, bardzo ci dziękujemy za udział w tej rozgrywce. Nie, jest mi przykro, ja dziękuję tobie, Ignacy. Nie chcę. To był moment, w którym każdy sobie zdał sprawę, że jak przejdzie do trzeciej rundy i znowu będzie podobny przeskok poziomu trudności, to dosłownie będzie zdychał, a zamiast tego możesz siedzieć na backstage'u z operatorami i mandziem i toczyć bekę z tego, co się dzieje z cierpiącymi, co nie? Więc... A jeszcze najgorzej, jakbym na da bombę wpadł. Okay. Tak, dosłownie, przegrany jest wygranym. Dosłownie. To mnie uderzyło po czasie, mi się kręci w głowie. Nie, no jest dobrze. Ja się dobrze bawię. A mi się autentycznie kręciło w głowie. Piotr, przechodzi się do finału. Ja im tak nie zazdroszczę, że oni byli. Słuchajcie, to co teraz wiedzie, ja tego spróbowałem. Mandzia mnie tam wziął, że a dawaj Dominik, spróbujemy sobie. Z ciekawości, no nie, może będzie bloopers czy coś. Weszliśmy, spróbowaliśmy. Ja 15 minut cierpiałem po jednym kawałku. Więcej w sumie. Dosłownie chuchałem, chodziłem, mleko. Po jednym kawałku, to że oni musieli usiedzieć przez cały ten poziom, jedząc więcej niż jeden. Słuchajcie, jak zobaczycie, że te odpowiedzi ich będą durne, to bierzcie pod uwagę fakt, że oni dosłownie mieli umieranko w tym momencie. Oni dosłownie będą mieli za moment umieranko, no nie? Witamy naszych cudownych finalistów. Jak się czujecie, panowie? Dobrze. Bardzo mi się podobają wasze bojowe nastroje, morale widzę wysoko, tak? Nie, no dlatego te odpowiedzi będą złe, no. Jak wam się podoba kurczaka? Jest czerwony. Możecie się z nim zaznajomić, jest bo bardzo jest dużo sosu. W sosie Dave's Gourmet Ultimate Insanity, czyli tak zwane ultimatywne szaleństwo, hot sauce nazywa się. Ultimatywne sranie będzie po tym, nie? Ale ktoś mógłby powiedzieć, Ignacy, przedstawiłeś tylko trzy sosy, co tu robi czwarty sos? A, dzięki, że pytacie. To jest da bomba, która będzie nagrodą dla uczestnika, który zajmie drugie miejsce. Ignacy, nikt nie pytał. Ciekawostka, słuchajcie. Da bomba wcale nie ma aż tak dużo SHU, no nie? Bo da bomba ma w teorii, teraz mi wyskakuje 135 600 SHU. Ja jadłem sos, który wchodził już w milion
milionowe poziomy, parę milionów i szczerze, podobno przy Dabombie te milionowe są naciągane jak nie wiem, no nie? Że dopiero Dabomba realnie pokazuje, co to jest ostry sos przy nich. I tej Dabomby dali naprawdę dużo. To naprawdę. Kto może zająć drugie miejsce? Ano ktoś, kto nie zna się na przykład na przysłowiach lub znanych cytatach. Jak będziecie zgadywali te przysłowie lub znany cytat? Podając literki. Jest to pewna wariacja od koła fortuny, troszkę od wisielca, będzie długie hasło. I teraz jak wyglądały zasady? Naprzemiennie, zaczynając od osoby, która pierwsza zagwarantowała sobie miejsce w finale, czyli od Filipa, możecie podawać zarówno spółgłoski, jak i samogłoski. W dowolnym momencie możecie zdecydować się, że spróbujecie zgadnąć hasło. Nieudana próba skutkuje skosztowaniem tego pysznego czerwonego przysmaku, który leży pomiędzy wami. Ponadto podanie literki, której nie ma, również skutkuje tym, że możecie zjeść ten przepyszny czerwony przysmak pomiędzy wami. Ja bomb masakrycznie pali, jadłem odrobinę, a przez 30 minut nie mogłem się pozbyć okrutnego uczucia palenia. No słuchajcie, no nie będę jeszcze spoilerował, ale ja widziałem reakcję przegranej osoby po bombie, no nie? To była tragedia. To była dosłownie tragedia. Czy Brano. Wszystkie zasady są dla was jasne? Tak, ja się tak cieszę, że nie byłem w tej rundzie, bo ja bym miał problemy przez kilka dni dosłownie, gdybym musiał Dabombę zjeść. Bardzo mi przykro, będzie to działało na twoją niekorzyść. Fifi, poproszę, żebyś podał mi pierwszą literę. A. No coś się pojawiło, coś mamy. Ale nie za dużo. To ja poproszę literkę P. Czy E to jest E też, czy nie? E to jest E, E to jest E. Czy chcesz literę E? Mhm, tak, literę E poproszę. No coś już można pomyśleć. Nie, no na razie sobie możesz kupić takie ostre sosy, no nie? No normalnie je sobie kupisz, tylko szczerze nie radzę się wydurniać i łykać takich sosów dla zabawy, bo sobie krzywdę po prostu możesz zrobić, no nie? Umieranko mieć później przez parę godzin i strasznie się źle czuć. Ty, Piotr, już coś wiesz? Nie, ja mam taką pustkę w głowie. Oddaję. Moim zdaniem trochę mind game, Piotrek. Nie, ja gówno wiem, serio, w sensie nie wiem dlaczego tak jest. Może to wina szkoły. Czy coś. Odsłonię na chwilę. To poprosiłbym literkę. Będę skakiwał na full screena. To jest strasznie znany cytat jakiś, tak? W pewnych kręgach ktoś powiedział, że bardzo znany, nawet kultowy w niektórych kręgach. W niektórych w ogóle nieznany. Poproszę literkę M. O kurczę. No. Mogę wam, panowie, przedać jakąś podpowiedź, ale wtedy musicie każdy z was wziąć po jednym kawałku kurczaka. Dobra, a jemy takie, jakieś takie... Jakie wybierzecie? No i to, co oni mieli na tym poziomie, ja to zjadłem, to, co oni mieli na tym poziomie, mnie wypalało przez paręnaście minut tak, że się ogarnąć nie mogłem. Także oni zaraz po prostu nie będą w stanie myśleć. Ignacy też nie wymiękał, nie dawał im mleka. Jest chyba okej, no, to jest normalnej wielkości. No taki taki... Smacznego, panowie. Smacznego. Jak ładnie przełkniecie, to porozmawiamy na temat podpowiedzi. Tylko pokój. O kur... O, uważajcie na palce. Nie smarujcie se przy oczach, bo może być ciężko. Odpowiadaj, bo umrzemy, kur... tu. Dobrze, podpowiedź brzmi następująco. Jest to cytat z piosenki, która jest poniekąd powiązana ze mną. To jest koniec podpowiedzi, które wam dałem. Pozwę was, kur... Czy zgadujesz? 10 sekund. To nie było warte tego. Nic nie wiem, przechodzi dalej. Ale szczerze, to, że on łazi i tak dalej, to nie jest odgrywana reakcja pod content, no nie? Tam jak gadaliśmy sobie po skończeniu zdjęć, to dosłownie gadali tam właśnie z Yoshim, że kurde, oni nie wiedzieli, czy w pewnym momencie nie przerwać, bo nie wiedzieli, czy on aktorzy przed kamerą, czy naprawdę go tak poskładało, no nie? Że on już tam w ten sposób zaczyna się zachowywać. No dziękuję. Jego ci, naprawdę poskładało. No, to było aż tak ostre. To jest R. Ej, nie mogę jeść kolejnego, przysięgam. Przepraszam, że chodzę, nie? Ale nie mogę. No. Dobra. Ej, czy możemy popić, bo przysięgam, że umrę. Czy ktoś z was by się chciał napić? Mleko, proszę, daj mi. Jezus Maria, Ignacy jest perfekcyjny do tej roli. Kocham go w tej roli. Absolutnie kocham Ignacego w tej roli. Czy to też będzie kosztować. O ile? Co chcę? Ja chcę jedną rzecz od was. Duszę? Bardzo mi się podoba, jak jecie to. No nie no, też mi... Proszę, kurwa, daj to mleko. Ej, daj mi... Ej, jak dostajesz czkawki w ten sposób, to naprawdę jest źle, no nie? Tego w żaden sposób nie wyreżyserujesz, po prostu. To jest tragedia. Nie, ej, serio? On jeszcze trzyma to mleko. Ej, czuję, że zemdleję ogólnie. Dawaj to mleko, bo cię rozjebie. Ej. Ej, serio, ciśnienie mi spadło. A dlaczego nie zgadujecie cały czas hasła? Dawaj to mleko. Ej, daj mi to mleko. Dobra. Smaczne? Tak, tylko mleko wam na chwilę jakby sprawi, że przez sekundkę będzie dobrze, ale potem to wraca, no nie? Waniliowe? Bardzo dobre. Oddajcie mleczko, ładnie już było po łyku. No my z Mandziem Bekę mieliśmy z tyłu razem z operatorami, no nie? I kierownikiem planu, no to chyba kierownik planu to był. Ostatni łyczy. No proszę, bo zaczyna znowu. Nie, pańczyk. Nie będzie, spokojnie, nie będzie jakiegoś tutaj wymiotowania i tak dalej. Jest to safe for watch, po prostu będziecie oglądali ludzkie cierpienie. Takie najszersze.
Dobra, teraz się panowie skupcie. Macie pełen zestaw odpowiedzi, które dostaliście. Nie. Wiecie, że jest to związane z piosenką. Ta piosenka jest w jakiś sposób związana z panem prowadzącym. Macie już troszkę rzeczy. Piotr, czy ty odpuściłeś swoje, czy próbowałeś zgadywać? Oddaję mu. Dobrze. Od teraz 10 sekund na zgadywanie macie, jeżeli chcecie się do tego podejmujecie. Fifi, podaj literę. Jaką dałeś? Nie powiem ci. Ale to jest dla mnie niewyobrażalne, że on w stanie takiego otumanienia tym sosem jeszcze podkręcał, no nie? To Łatwo Gęk jest po prostu takim kocurem wśród tego młodego pokolenia grających przed kamerą, żeby nie użyć słowa influencerów, bo to jest tak zawsze pejoratywne, a on naprawdę zasługuje, żeby się o nim dobrze wypowiadać, ale że w takiej sytuacji dalej jeszcze aktorzy i podkręca, to jest niesamowite. Tak, on jest urodzonym kontenciarzem. Ry. Uuu, ta literka już była. Czy to jest karny kurczak? Tak. Oj, 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 w sensie... Nie, no, ale nie wiedziałem, no kurwa, no przecież... To nie jest nic personalnego, stary. Stary, no takie jest życie, w sensie... No nie, bo ja usłyszałem L. Nie, no R było, Fifi. No nie, no pierdolicie, że... Dobra, zasłaniam to swoją twarzą, już jak ktoś chciał odgadnąć, 100 razy odgadnął. Karna litera, Mówiłem to od początku. Mówiłem od początku. No nie, no nie ma... Pewnie już wiecie, Fifi, tak. Mały kawałeczek ci... Zasady to zasady. Chyba, że chcesz zgadnąć. Jeżeli zgadniesz teraz, to ci odpuszczę jedzenie tego. 10 sekund. Lepiej chuj włożyć w ciasto, niż z Ignacym iść na miasto. Zapraszam w takim razie kurczaka, mam nadzieję, że będzie tak wcale dobre, jak wyjście ze mną na miasto. Możesz nawet małego. O, elegancko. Takiego małego? Kur... To jest mały? No, wiecie, zależy od skali. Ktoś powie mały, ktoś powie duży. Nie, no, był wystarczający. No, czat już wie, no. Właśnie. Jak tam, Vivi? Mały wziąłeś kawałek, spoko jest. Dobra, klej tam już. U? Z tobą nie gadam. U. Otwarte czy zamknięte? Oba. O kurwa, stary! Nie, dobra, czy jedno wybrałem? To jest nowe studio, no nie? My pierwsze w ogóle nagrywki w tym studiu i się zaczęło akurat w tym momencie rozpadać. W żaden sposób to nie jest reżyserowane. Dosłownie magnesy zaczęły puszczać na chwilę zrobione przed nagrywkami. Wyjść. Tak, może iść otwarte. No nie pier... kurwa. D... M-A. A. Co to jest za słowo, powiedz mi? To jest dumna. Cześć, Kati. No nie pierdol, kurwa, Hubert, pomyliłeś się. No absolutnie to nie jest słowo dumna. Dobrze. Chcę jeszcze przed jedzeniem kurczaka znaczyć, że jeżeli z jakiegoś powodu zemdleję, umrę w jakiś sposób, chcę, żeby nagrając to przekazane, że pozywam grupę mniej więcej i odszkodowanie w okolicach 2 milionów złotych dla mojej rodziny i 100 tysięcy złotych dla mojego psa. Nie. Jasne, jak każda polisa na życie najczęściej nie obowiązuje w sytuacjach, kiedy robisz samemu z własnego wyboru głupie rzeczy. O kurwa, jebana macie, pierdol, co tu się oddala. To było drugie ostrzeżenie. Dobra, jakiego wielkości? Możesz małego, albo wystarczającego. Takiego... Sam raz. Takiego... O, no to jest nawet większy, to jest taki... To jest spory. Dajcie mleko. Proszę. Zaraz będziemy handlowali jeszcze po mleko, jeżeli potrzebujecie. Najpierw musisz zjeść elegancko. Im dłużej ciąkasz, tym więcej się rozmywa tego w buzi. Nie, bo ja wjebałem wszystko w zęba. Słusznie, bo nie puściłeś na język. Bardzo mądra technika. Filip, litera. Nie było litery U, powtórzyłeś literę R. Pamiętaj, żebyś teraz nie powtórzył. A było Z, czy nie? Nie wiem, chcesz, żeby zalokować literkę Z? Tak. Dobrze, samo Z. O, ale przykro. Wrong number. Poprosimy w takim razie o zjedzenie. Ej, wiecie, co powinniśmy wprowadzić? No. Mogę mleko? Że on decyduje, jakiego zjem kurczaka, a jakiego on zje. I że możemy... on w tej sytuacji jeszcze ma psychę i on ma łzy w oczach. Dosłownie, on ma łzy w oczach, no nie? Jest cały czerwony, ma łzy w oczach, dusi się tam i jeszcze ma cały czas chce podkręcać. Musimy sobie wpierdalać, że jak dam mu dużego, to on też mi dobrze. Nie, bo nie dokończycie tego odcinka. No kurwa, prawda. Tak szczerze. Zesram się zaraz. Dawaj, wpierdamy to. Jesteście blisko, chyba że zgadniesz teraz hasło. Ja tego nie znam na stówę, kurwa. Znacie na pewno. Naprawdę? Tak, wydaje mi się. No mniej się rozkładało po jednym kawałku dosłownie. A oni już są po dwóch czy po trzech? Jakoś tak. Powiedziesz teraz piosenka? Była związana piosenka. Mieliśmy od razu mleko, jak no, sobie spróbowaliśmy. Naprawdę nie wiem. Że jestem głupi. No zjadłeś? Dawaj Fifi, bo nie pójdziemy dalej. W zęby, gryź bokiem i przerzucaj od razu do tyłu. Piotrek. Po trzech. Możecie też samogłoski, przypominam, nie musicie tylko z półgłosem. Nie znam samogłosek, niestety, jestem influencerem, tak. Dobra, poproszę literkę. Kurwa, nie mogę się skupić. S jest wszędzie, kurwa, no. No i właśnie, S było dużo. Czy to już coś podpowiada? No to już dużo. Wiem, co to jest. Serio? Tak. Kurwa, no. Podchodzi do zgadywania, czy nie? Oddaję. Dobrze, Fifi, litera. Jest kilka oczywistych, które możesz się uwinąć, tak, żeby na pewno nie zjeść. Mówiłeś U? A nie powiem ci. I też było. Było nie i? Powiem ci. Ej, nie mówimy. I poproszę. Kurwa,
Ej, nie możemy podpowiadać do chuj pana, ja chciałem. Tak, tak, tak. Pamiętacie. Filip gorzej ode mnie reaguje na ostre i wytrzymał na planie, no nie? A łatwo, wydaje mi się, że też wcale nie reaguje dobrze, tylko po prostu, nie wiem, mu się włączył jakiś zmysł influencera nowej generacji. Pewne też lagiery muzyczne, możemy powiedzieć klasyki, certified classics nawet. To chyba nie jest klasik mojego chudu. No to dalej. Dalej? No, dobrze. Poproszę N. No, pokazać jest hasło? Dobra, dla tych, co się jeszcze chcą pobawić, proszę, do odgadywania. Bardzo dużo widoczne. Ej, kurwa, to jest naprawdę dużo. To jest dużo, chłopaki, no. Pokaż mi to, czekaj. 10 sekund? Ja liczę ten czas. 3. Dobra, idę dalej. Dobra, Fifi. Alek, złap, emocje opanował na chwilę. Czyżby zabrał ci B? Litera B. Zgadujesz czy nie? Przekazuję. Przekazujesz dalej. Poproszę o. O, no bardzo bezpieczny ruch. Na chama, wiadomo. O kur... No nie, pierdolę, jakiś problem z mózgiem. Ej, dobra, nie ma jednej literki, która mi pasowała. Dobra, oddaję, bo no, też nie będziesz wiedział. Fifi? J. J? Tak. Z jakiej dół? O kur... To właśnie tego... Czy zgadujesz, Fifi? Moje podniebienie domaga się mięska. No. I co dalej? No panowie, bądźcie tak, gdzie jest stoper, gdzie jest stoper? Siemięska. Stop! To już nawet nie trzeba znać oryginalnej piosenki, żeby to rozgryźć, no nie? Tylko oni są pod takim otumanieniem tym ostrym sosem, że dalej jest ciężko. Jest G. Ale ty już odpowiadałeś literkę. Zadałeś. Niepoprawnie odpowiedziałeś. Co się z tobą dzieje? No nie, ale miałem najpierw literę. Ale ty już dawałeś literę. Już to zrobiłeś. Ej, przestań. I odpowiedziałeś niepoprawnie. A, dobrze, przepraszam. Poczekaj, Fifi. Odpowiedziałeś niepoprawnie. O kur... Nie zdałeś poprawnej odpowiedzi, a podszedłeś do próby odpowiadania. Skończył się czas. Czy wiesz, co to oznacza, Filip? No musisz zjeść. Musisz zjeść. Drętwią mi ręce. Ale nie przejmuj się. Dawaj, bo jesteśmy już blisko. Jesteście naprawdę dwie rundy od końca. W najgorszym wypadku umrzesz. Ten mały, o, albo wystarczający. O nie. Zwany jest też wystarczającym, dawaj szybciutko. Łatwo, lecisz. Ja poproszę literkę K. K. I odliczamy czas. Ja nie znam tego, kurwa. To jest niesamowite. Mięska. Na kęsa. Nie no, muszę oddać. Fifi, litera najpierw, a potem możesz zgadywać. On myśli teraz, to jest sprytny. G. Bo zapomniałem tam dobra. O kur... Fifi, 10 sekund. 5. Przekazuję, bo... Przekazuję, co? Zapomniałem. My tam nie wierzyliśmy, jakim cudem akurat on nie wie, no nie? No bo Yoshi jest w internecie od zawsze, że łatwo nie wie, to jestem w stanie uwierzyć, bo on jest po prostu młode pokolenie twórców i tak dalej, to mógł się nie załapać na to, ale że Yoshi tego nie zna, to... Ale no to jest dosłownie efekt tego sosu, to tak miesza w bani ludziom, to jest takie utumanienie. Mam tych słów. Dawaj. Ja nie wiem. Łatwo, litera. Kur... Nie mogę literki wymyślić. Litera. C? O kur... Moje podniebienie domaga się mięska, więc na kęsa cię gorąco. Ja wiem. Czas! Nie wiem. Ja wiem. No i to jest tak banalne, ale nie jesteś w stanie dosłownie przekminić. Tych dwóch znaków mu brakowało. Moje podniebienie domaga się mięska. A, ty wiesz, nie zgadujesz. Wiem, ale to może niech on skończy. Poczekaj. Ostatnie. Litera. Ostatnie słowo. Zachęcam. No wybierz literę, skoro znasz słowo ostatnie. Z. Fifi, 10 sekund. Możesz zarapować, jeżeli chcesz. Moje podniebienie domaga się mięska, więc na kęsa się gorąco zachęcę. Brawo. Ale proszę Państwa. Gratulujemy Filipowi za zwycięstwo w tym jakże cudownym teleturnieju. Tak, dziękuję Ci bardzo. Piotrze, Ty też pamiętaj, że wygrywasz, bo wygrywasz możliwość zjedzenia kurczaka z dabombą. Nie, dziękuję Ale ci. To już za sekundę. Masz wygraną, tak jak rozmawialiśmy, jest to sos da bomba, specjalnie dla ciebie na żółtym talerzu, można powiedzieć, że w kolorach mniej więcej starych, przygotowa... Patrzcie teraz, ile on tego da. Oni wytłumaczyli nam, są dwie da bomby. Jakby to zrobił tą drugą, to łatwo by już nie było z nami, ale zrobił tą, którą jeszcze można dać trochę więcej, właśnie jest taka bardziej do smaku, że polewasz sobie, ale i tak to jest ostrzejsze niż wszystko, co do tej pory było. Panie, delikatnie, tak żeby było tak akurat, czy tak dużo, ile byś sobie życzył? Nie no, jakbyś mógł tak... O, tak. Nie no kur... Ignacy, ale całego mam zjeść? No absolutnie, w gości przyjść nie zjesz. Ej dobra, bo ja uważam, że to jest dawka śmiertelna prawdopodobnie. Ktoś mógłby tak powiedzieć. Nie, ale na przykład, jeżeli bym czysto teoretycznie umarł od tego, jak byś się z tym czuł? W sensie, czy to przejdzie ci bokiem, czy... Ja kiedyś jadłem da bombę. Ja zjadłem taką jedną, tą małą kroplę i przez 2 godziny nie mogłem dojść do siebie. Znaczy, ja pamiętam, że jak jadłem da bombę, to w pewnym momencie osiągasz pewną masę krytyczną i więcej już to nie robi. Więc wydaje mi się, że ja bym się aż tak nie stresował. Okej. Okay. Czyli jest luz, jak mnie zabijesz. Ja nie uważam, że cię zabiję. Okej. Okay. To jest moja prywatna opinia. Niekoniecznie się z nią muszą zgadzać autorytety medyczne. Smacznego.
Dziękuję. Czekaj, muszę jeszcze chwilę na niego popatrzeć. Byłeś blisko, zobacz, Fifi umiera obok. Fifi się czuje dumnym zwycięzcą. Tak smakuje zwycięstwo, czy nie, Filip? Fajnie było przyjść, poleciłbyś swoim kolegom, żeby tu przyszli do tego programu? Którego? Tym, których nie lubię, no. O, super. Nie, no, to jest naprawdę super. Fajnie jest, fajnie było przyjść. Czy solidarnie chcesz zjeść troszeczkę? Mam też solidarnie dla was w nagrodę lody, ale to musi być całe zjedzone. Ale lody tak... Filip, dostajesz lody, może zacząć jeść? Smacznego, proszę państwa, bon appetit. Lody Filipa aż parują z pięknego zimna. Jak tam mowa siadła? Właśnie nic nie poczułem. Nie, żartuję, żartuję. Kurwa, zaczyna się, ale chcę, nie chcę... Kogo chciałbyś wyzwać do tego programu, żeby wystąpił? Travisa Scotta, Magdę Gessler, okay. I Mini Mike'a. Myślę, że tylko Mini Mike nie jest tego trio dostępny. Ej, nie jest tak źle. Nie jest tak źle? Ale bo jeszcze nie uderzyła. Ona potrafi uderzyć po jakimś czasie. O kur... To się zaczęło. Tak, te ostre, te bardzo ostre. Miałem przyjemność skosztować właśnie jakiegoś takiego diabelstwa, że jedna kropelka wypalała mnie bardzo długo. Z reguły właśnie atakują po jakimś czasie. Z czego to wynika? Nie wiem, no tak po prostu jest. Bo pamiętam wtedy... Wiesz, co chodzi? O... Macie wrażenie, jakby wam drętwiało wszystko tutaj. Brobiło bardzo. Dziękuję. Daj, bo zaczyna się. O, prosiłbym. Ale też chciałbym trochę wytrzymać. Ale jest okej, okay w sumie. Było tak ucięte, ja widziałem, przyjrzałem sobie z komentarzy w ogóle po wrzuceniu tego, no nie widziałem jakiś komentarz, że jest tak ucięte, że o, pewnie nie zjadł ustawione. Przysięgam, zjadł. Byłem tam, stałem naprzeciwko, przysięgam, zjadł całe. Łatwo po tym musiał zjeść jakieś 3 kg lodów i myślę, że nie przesadzam. Oprócz tego, że zjadł niemalże całą tą miskę, oprócz tego, co tam Yoshi sobie wyjadł, to jeszcze mu przynosili więcej. On cały czas, przez dużo czasu siedział i non-stop jadł lody, bo tylko to mu dawało jakieś szanse na przetrzymanie tego. Widzisz, może nie wyglądam, tak? Wyglądasz świetnie. Wezmę małego loda. A Filip, jako zwycięzca, może ty byś kogoś wezwał do tego pojedynku i niesamowitego? Tematycznie Tomasz Gimperdziałowy. Tomasz Gimperdziałowy. On jadał trochę ostrych rzeczy, nie? Nie wiem, ale stary... A przypomniało ci się z piosenką, tak? Rozumiem. Tak. Nie pytaj, nie zadawaj więcej pytań. Zatem nie zadajemy więcej pytań, łatwo. Już widzę, że wjechałeś na ułatwienie. My wam bardzo serdecznie dziękujemy. Zapraszamy do opisu, gdzie znajdziecie linki do kanału naszych cudownych gości. Zapraszamy was każdą sobotę o godzinie 18 na kanał mniej więcej, a także jeżeli chcecie posłuchać więcej naszych cudownych rozmów z moim współprowadzącym Łukaszem Mandziem Samoniem, zapraszam na podcast najwięcej w każdy wtorek o 18. Trzymajcie się ciepło, cześć. Ja dziękuję bardzo. Jak torturujemy influencera. Kurwa, gdzie jest to mleko? Ej, umrę. Jest mega źle. Jest coraz gorzej. Jesteśmy youtuberami, co nie jest coraz gorzej, siadaj. No my z Mandziem sobie właśnie próbowaliśmy tych, co mieli na trzecim etapie, co tego, nie? Kamera zbliżania. Tragedia. Kurwa. Ej, nie jest dobrze. Ten czerwony... To jest przy na bombie. Moi drodzy, dziękuję bardzo mniej więcej za zaproszenie na odcinek. Strasznie duża przyjemność pojawić się na kanale, który jest tak legendarny dla polskiego YouTube'a. I mam nadzieję, że jakiego gościa nie zawiedliśmy. Nie jestem w ogóle blisko poziomu łatwo gęgu, jeżeli chodzi o kontenciarstwo, ale jako reprezentant nieco starszej szkoły, nieco bardziej nudziarskiej szkoły, mam nadzieję, że tak czy inaczej miło się mnie śledziło i kibicowało. Ja się bawiłem mega spoko. Dziękuję. Żałuję, że nie zostałem na drugim filmie od razu, no ale no bardzo mało czasu miałem, co nie? Bardzo mało czasu miałem, tak to bym został jeszcze na drugi odcinek na mniej więcej. I jak zaproszę, to mega chętnie się jeszcze pojawię, co nie? Bardzo fajnie.